Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie nabór wniosków do konkursu o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Do rozdysponowania w tym roku jest kwota ponad 100 milionów złotych. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja. Płatnicy składek mogą uzyskać w ramach tego dofinansowania aż 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.zus.pl.